Ja też przychodzę do was ze świadectwem, ale zanim się nim podzielę, słowo wiedzy. Jest tutaj osoba, która nie wyszła po modlitwę, a ma problem z prawą nogą od kolana do kostki. Jest to ból promieniujący w łydce. Z tego, jak go odczuwam, to jest to promieniujący ból, coś na zasadzie jakiegoś zatoru żylnego albo zapalenia żył i to jest coś, co już trwa jakiś czas. I to jest takie odczucie, jakby cię od środka rozsadzało. To trochę na takiej zasadzie, jak na przykład ktoś ci ciśnienie mierzy i jest taki moment, wiecie, gdzie już tak czujecie, że już ledwo ta ręka wytrzymuje, nie? Coś takiego odczuwam w nodze, więc jeżeli jest tu taka osoba, to niech przyjdzie do mnie później po tym świadectwie do barku, położę rękę i będzie po wszystkim. To jest w tym temacie. A teraz tak, świadectwo. Słuchajcie, chcę się z wami podzielić świadectwem. To jest świeżutka sprawa, bo sytuacja wydarzyła się teraz w ten piątek. I chcę powiedzieć świadectwo o wierności Boga w moim życiu. O tym, że Bóg dotrzymuje słowa. Amen. Będę płakać. Cztery lata temu narodziłam się na nowo. Wtedy przeczytałam w Biblii taki tekst, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. I tak westchnęłam o to do Boga i powiedziałam, Boże, też bym chciała, żeby moja rodzina była zbawiona. I modliłam się o to, tak jak to rozumiałam. A kilka miesięcy później pojawił się człowiek proroczy, który nie wiedząc o sytuacji powiedział do mnie tak, i teraz wam zacytuję, bo ja tym słowem żyłam przez 24 lata i ogłaszałam to słowo nad moją rodziną. Przez ciebie łaska dosięgnie twojego domu. Patrz na swoich na zbawionych, a ja ich pociągnę do siebie i użyję do tego ciebie. Ja powiedziałam wtedy na to amen. Powiedziałam, dobra Boże, w ogóle stoję na obietnicy i stoję na tym słowie, które usłyszałam od proroka. Będę stać na tym słowie i będę nim obracać moje głowy i będę ogłaszać to nad moją rodziną. A nic nie wskazywało na to, żeby tak było. Bo na początku było zobojętnienie mojej rodziny, później były momenty szyderstwa, później było, że jestem w sekcie, wiecie. A ja stałam na obietnicy, jak umiałam, tak głosiłam im słowo, tak im prezentowałam swoje życie. Tata mówił, już tam se chodź do tego kościoła, tylko mi o tym już nie mów. Później było, jesteś dla nas tutaj zakałą, ludzie się z nas śmieją, sąsiedzi nasi, bo jesteś indowiercą. Moja mama mówiła, jeszcze żyła babcia, tylko jej nie mów, że ty nie chodzisz do kościoła katolickiego, bo ona miała słabe serce i mama się bała, że dostanie zawału, jak się dowie. Więc w ogóle zobaczcie, jaki był klimat. To był niewygodny temat, który był tematem tabu, który był mocno ukrywany, bo to było niewygodne. A ja stałam w tej obietnicy, jeździłam do Lublina. Głosiłam, rozmawiałam, pokazywałam świadectwo swojego życia. I w którymś momencie, jakby już mieli za dużo dowodów, że moje życie uległo zmianie i te zmiany są trwałe i te zmiany są potężne i już jakby nie mogli zanegować. Więc uznali, że okej, dobra, ja znam Boga, chodzę z Bogiem, no ale to jest moja osobista sprawa. Oni nie muszą iść tą drogą. Ale korzystali, kiedy była potrzeba, korzystali z modlitwy o uzdrowienie, o zgromienie jakichś tam rzeczy demonicznych w życiu. Ale to było cały czas na dystans. I czym bardziej moje życie ulegało zmianie, tym bardziej mój tata zaczął chodzić do kościoła katolickiego. I stał się dyżurnym w kościele katolickim, jak to się śmiała moja mama, bo chodził tam, kiedy można było. Stał się człowiekiem jeszcze bardziej religijnym, niż był wcześniej. I kiedy mówiłam mu o Bogu, to było na zasadzie, ale mam kościół katolicki. W ogóle nie, dziękuję. Modlitwa nie, dziękuję. A moja mama, widząc to wszystko, jeszcze bardziej drwiła i szydziła z religii, ale mówiła, ja nie potrzebuję Jezusa, przecież ja jestem dobrym człowiekiem, ja jestem sprawiedliwa. Ojciec nie chce chodzić do kościoła, mama za uszami. Ja jestem sprawiedliwy człowiek, nie potrzebuję, przecież takich ludzi jak ja Bóg nie posyła do piekła. Trwało to kolejne lata, a ja trwałam w obietnicy, trwałam na
na tych słowach, które usłyszałam. I modliłam się o nich. Mówię, dobra Boże, niech dzieją się okoliczności i sytuacje takie, które doprowadzą do tego, że ostatecznie podejmą decyzję. Skoro nie chcą ode mnie brać rzeczy, to niech wydarzają się takie sytuacje w ich życiu, które ich doprowadzą ostatecznie do tego, że się ugną. Boże, niech mają sny, niech będą przekonywani Duchu Święty o grzechu sprawiedliwości i o sądzie. I wiecie co? Ostatnio stan zdrowia mojego taty bardzo się pogorszył, bardzo się pogorszył. Do tego stopnia, że ostatnio tam pojechałam zobaczyć, co się z nim dzieje. I to był moment przełomowy, słuchajcie, bo moi rodzice skapitulowali, wiedząc, jak trudna jest sytuacja. I przestali walczyć. I mój tato powiedział tak, pokazując mi, że ma pod poduszką różaniec. Mówi, oddałem się już Bogu. Już jest wszystko w jego rękach. Ja mówię, i to jest ten moment, trzeba go wykorzystać, żeby raz jeszcze uderzyć z Ewangelią. I zrobiłam to pod strachem. Powiedziałam, tato, chodź się pomódlmy. On mówi, dobrze. I zaczął, zdrować Maria. Ja mówię, nie, nie, stop, stop. Ja się pomodlę, to na Boga się pomódlmy. I na te słowa wchodzi do pokoju moja mama. Ja mówię, mama, modlisz się z nami? A to człowiek, który absolutnie ostatni do modlitwy. Ona mówi, tak, mogę się z wami pomodlić. Ja mówię, jest, mamy to. Wzięłam ich za ręce i poprowadziłam w modlitwie. Najpierw uwielbiałam Boga. Ogłaszałam nad nimi życie. Pogromiłam wszystko, co było trzeba zgromić. I mówię, tak, a teraz, czy chcecie pojednać się z Bogiem, czy chcecie przyjąć Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela? A oni oboje powiedzieli tak. I moja mama mówi, ale ja znam Jezusa, bo on mi się czasami śni. Kiedyś powiedziała taką historię, że się śnił Jezus, kiedy jeszcze była dziewczynką. I śniło jej się, że z przyjaciółmi w tym śnie byli na jakimś polu i się bawili. I nagle zobaczyli Jezusa. I wszystkie te dzieciaki oprócz mojej siostry poszły do nieba, a ona została. I mówi, ale Panie Jezu, a co ze mną? On powiedział, to jeszcze nie twój czas, jeszcze poczekaj. I ona mówi, ale ja znam Jezusa, bo on mi się czasami śni, tylko ja o tym nie mówię. A mój tato mówi do mnie tak, to jest mocne. Był tu ostatnio. I powiedział do mnie tak. Przygotowałam dla ciebie nowe mieszkanie, masz nowy adres. Ty się już nic nie martw, masz nowe mieszkanie i nowy adres. I mówi dalej tak. Nie pozwolę ci umrzeć. Tamten cię nie zamorduje. A ja wiedząc, co się dzieje za moim tatą, ogłaszałam, nie umrze, ale będzie żyć i będzie ogłaszać dzieła Pańskie. I to było kolejne słowo, obietnicę, na którym stałam i ogłaszałam nad moim tatą. A oni do mnie z takim świadectwem. I kiedy ostatnio z moim tatą rozmawiałam przez telefon, on miał zatkane ucho. I teraz mi powiedział tak, tylko jak skończyliśmy rozmawiać, ty mi jakieś moce przysłałaś, bo od razu przestało mnie boleć, odetkało mi się ucho, to zapalenie przeszło. Więc przyprowadziłam moich rodziców po 24 latach stanie na obietnicy do Jezusa, zgodnie ze Słowem. To się zamanifestowało, słuchajcie. I kiedy już wychodziłam z domu, moja mama wybiegła za mną do drzwi i mówi tak, to teraz co mamy robić? Mamy się modlić, tak? Ja mówię tak, tak jak potraficie. Módlcie się, czytajcie Słowo. Po co wam to mówię? To jest efekt trwania na Słowie. Pamiętacie, kiedy mówiłam wam we wrześniu o tym, czym będzie się charakteryzował czas owocowania? Ja powiedziałam coś takiego, że ci, którzy trwali na Bożych obietnicach, którzy trwali w Słowie, będą widzieli potężne manifesty, odpowiedzi Boże, realizację tych słów w swoim życiu. Amen. Jestem tego świadectwem, to się zamanifestowało w moim życiu. I chcę was zachęcić, żebyście teraz, kiedy jest ta ostatnia prosta, trwali w wierze, trwali na Słowie, trwali w tych obietnicach, w tym, co Bóg powiedział do waszego życia osobiście. Nie wycofujcie się z tych słów. Ja nie widziałam po ludzku żadnych możliwości, żeby moi rodzice narodzili się na nowo. Ja się skończyłam. Nie było opcji. To, co widziałam, to, co mi podpowiadała dusza, było przeciwne. Ale Bóg powiedział Słowo i to Słowo stoi wyżej. Amen. Ponad twoją duszę, ponad okoliczności, ponad sytuację. Trwaj w obietnicach.
trwaj na Słowie Bożym, ogłaszaj, obracaj tym, nie ustawaj aż do końca. Zajęło to 24 lata, ale to nieważne ile, ważne, że Bóg dał Słowo, a ja powiedziałam na to amen. Więc jak zaczęłam wierzę, tak wierzę, wiedziałam, że skończę. Więc chcę was do tego zachęcić. Nie odpuszczajcie. Amen. Nie ulegajcie okolicznościom. Okres owocowania to okres oglądania znaków i cudów w swoim życiu, odpowiedzi Bożych do swojego życia. Tylko bądźcie wytrwali w wierze, a będziecie oglądać owoce swojej wiary. Amen. Amen.